Watch Huge566, Minecraft, Games, and more. Siemaneczko, ziemeczko, jestem Wojtuch566, witam was w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku z Harry'ego Pottera, ewentualnie zrobię dłuższe nagranie. Dlaczego? Jesteś gotowy na coś nauczyć? Zaraz tu powiem, tylko może najpierw stąd wyjdziemy. Dobra, po pierwsze mam nowe słuchawki, które tak dziwnie przez Windowsa XP kurde, są wykrywane, nie mogę normalnie porozmawiać na Skype albo na tym spiku. Do nagrywania takie są w miarę, a nagrywam ostatni właśnie odcinek albo ostatnie odcinki z Harry'ego Pottera, dlatego że po pierwsze nie chce mi się tego nagrywać, bo nie oszukujmy się, trochę już nudzi mnie to wszystko w tym Harry Potterze, no bo fabuła taka sama jak z filmu, to praktycznie wiem, co wszystko się wydarzy. I po drugie, ponieważ mam te dziwne słuchawki, znaczy już nie chodzi nawet o to, bo do nagrywania jeszcze coś tam ogram, ale słuchajcie, ta gra nawet nie ma ustawień grafiki ani dźwięku. Więc o czym my tu właściwie mówimy? To dlatego przez większość serii z Harry'ego Pottera nie słyszycie mnie prawie w ogóle. Więc a trzecia sprawa jest taka, dlatego że niedawno sobie kupiłem CD Action i tym CD Action był Assassin's Creed 2, dzięki czemu myślę, że Assassin's Creed 2 by się po prostu oglądało tak ciekawiej. Dobra, zobaczmy. Jeszcze mamy tutaj misję tam kogoś. Więc idziemy. No. Więc po prostu nie wiem, mogę zrobić się też ankietę, żebyście chcieli nadal tą kontynuowaną serię z Harry'ego Pottera, która będzie mieć chujową jakość. Właśnie, w ogóle teraz to nagrywam z dyktafonu w telefonie. No, też warto zauważyć, może właśnie ściszę trochę przy głośnikach, bo też mam głośniki. Właśnie, będzie taka ankieta, czy będziecie chcieli właśnie, żebym kontynuował serię z Harry'ego Pottera, czy po prostu mam zacząć serię z Assassin's Creed 2. No, więc wybór należy do was w sumie. A ten oczywiście sobie śpi od was. Idziemy wykonać jakąś misję, bo też oczywiście dawno temu nie grałem. Więc ogarniam trochę rzeczy znowu. A jako że nagrywam to w ferie, także powinienem to w miarę szybko tak. Znaczy, do końca ferii chyba zdążę tu przespać, już nie wiem. Dobrze, wróciłem z kolacji. Nic tak. Dobra. Ha, oszukałem system i wszedłem tak na schody. Ale ciekawe, czy znajdzie inną drogę. No weź na przykład, tutaj na dół nie może być. A nie, dobra, może. Dobra. Myślę, że w tym odcinku zrobimy właśnie takie dwie misje, tak na pożegnanie, czy coś. Matko, really? Takie dziwne są te schody. Dobra. Siema. W porządku? O! Tutaj graliśmy w takie bo nas zapamiętam na jakieś pary, ale to nie wiem, czy chodzi jako taka nagrała. Dobra. Weźmy tutaj po rycerzu. Tak. Depulso! Dobra, i mamy exp, czy tam doświadczenia, czy coś. No i mamy taki system exp. O! Możemy dywan coś tam robić. No i dobra, i tyle. Weźmy ustawkę kolejnego żołnierza.
Siema. Czekajcie. Ej, zbugowałeś się przy tej rudej. Czy ona ma dredy też? Nie wiem. No. Kurde, tu ludzie latają. A nie, ten rycerz jest już ułożony. Myślałem, że trzeba go naprawić, dobra. Idziemy dalej. Czy też biegniemy? Jest. Właśnie, no nie wszystkich tam prawie rycerzy. Znajdziemy ich na mapie Hunsfotów. Znajdźmy wszystkich i możemy zacząć. Chciałem do ciebie robić, tylko do tej tutaj interakcjonować. Tu, o dokładnie. I co to jest? Aha, nie można, dobra. Dywan nie, ale tylko możemy tak. Chodź. Depulso! Jest, skutuje. Coś i stoi prosto, dobra. A możemy dywanować ten dywan. Znaczy, też trochę to sterowanie mnie wkurza. Myszką mi się nie chce, dlatego że to źle wyłapuje u mnie jakoś dziwnie. Ale sama gra działa bez zarzutu. Nie ma większych ścinek czy coś. Dobra. Nie, to nie. Płonące skórki! Oni są wszędzie! Co, iluminaci? Czy coś? Dobra. Aha, akurat musimy tam iść. Okej. Dobra, zobaczmy. Aha, zeszliśmy tak na dół. Chcę iść do was. O, ruszam się trochę. Czy życie ma sens? Nie! Niestety. Dobra. Kurde, sunta się! Dobra. Połapmy się tutaj. Czy tu mogę coś zrobić? Mogę oczywiście, że mogę. Chcesz zobaczyć, co wyczynię? Pomęcz kogoś innego. No, co jest? Czekaj, nie mogę teraz zrobić tego. Wingardium Leviosa! Aha. Chodź pogadaj z matką. Okej. Okay. Chyba wyszła ze swojego gabinetu. Może. Okej, okay, dobra. Nie mam tutaj. Aha, tylko możemy tak zrobić. Snape ma na mnie oko. Wściekniesz się, jeśli nie będę odrabiała pracy domowej. No to ją odrób. Dobra. Co tym razem knujecie? Nic. Ostrożnie! To wariat! Miło mi. Weźcie się zsuńcie. Czekajcie, teraz. A kolejny jakiś śpioch. Obrazy w całym zamku to tylko śpią, nic nie robią. Dobrze, już jestem! Mój komputer już też nie znosi tej gry, dlatego się wyłączył. I obejrzyjmy sobie jeszcze raz tego pana, który sobie chrapie. Heheszki. Moment. No już, dobra. A, jeszcze mam nowe słuchawki, dlatego że w tamtych starych, co ja dał USB, mikrofon mi się popsuł. Jakoś tak zaczął szumieć dziwnie. Więc, hell yeah. A teraz nie chcę wymieniać znowu na nowe słuchawki, bo kurde, zmieniać codziennie sprzęt i nie mam kasy, ale o Jezu, każdy śpi na pieniądzach, no nie! Kurde, ludzie, weźcie się ogarnij, dobra. Skoncentrujcie się na czymś. Tutaj. Wymagam tylko jednego wypracowania sprzeciw zaklęć. Dobrze. Hermiono, musimy znaleźć tę książkę. Dobra, czyli my musimy znaleźć książkę, tak? Czyli do biblioteki. Chyba, tylko muszę ją zaznaczyć. Już na mamie w Hunsfotów ją mam zaznaczyć, a może zrobimy u kogoś innego misję. W jakiejś znanej postaci. Weźmy, zróbmy misję. Michael Carner, nie znam kogo. O właśnie, Snape'a możemy zrobić. Misję. Kurde. O. Dobra. Też dowiemy się, czy też mamy pójść do biblioteki, czy gdzieś. A,
A co tu się dzieje? A, myślałem, że tu jakaś bójka się dzieje. Dobra. Tak co? O, okej. Mam dość tej całej paplani. Żaba? Czy ja coś mi się przewidziało, czy jakaś żaba coś skrzyszyła, takie bo mi się przewidziało, cholera wie. Musisz napisać w komentarzach. XD. Dobra. Moment. Okej, tutaj mamy iść. Dobra. Na razie tak ogólnie jak zliczyłem wszystko jeszcze z tym z tą niespodzianką od komputera, co się wyłączyło, to nagranie trwa teraz 10 minut. I nic nie zrobiłem już. Takiego, tylko gadałem właśnie na te moje narzekania z względem Harry Pottera. W Assassin's Creed by było pewnie inaczej. Kurde. No ale to już wasza decyzja. Umyj ręce, zanim pójdziemy do biblioteki. Myślę, że jak zagłosujecie wszyscy... Zależy! Zobaczmy. Po prostu się zobaczy. Spadaj, Knoj. Weźmy... Nie, tutaj nie... Jakiś parasol? Czy ja coś mogę z parasolem robić? Wingardium Leviosa! Cieszę się, że profesor Snape jest głową... A! No i tyle. Wingardium Leviosa. Co i tyle? Nic. Nie ma, kurde. Dobrze, że zostałem przydzielony do Slytherinu. Wal się. Gryffindor najlepszy. Mamy, kurde, lewka i mamy zarąbisty mieczyk. W porządku? A Slytherin, no nic nie ma. Dla Gryffindoru? Tragedia, co nie? Piaderko. O właśnie, przewróciłem wiaderko. Widzicie, jaki jest Gryffindor zarąbisty? Dobra, idziemy do pieczary Snape'a. Ciekawe, czy będziemy też musieli pójść do tej biblioteki, czy... O, dokładnie. Witaj. Zadziwiasz mnie, Potter. Nie sądziłem, że nawet ty możesz osiągnąć tak słaby wynik. A wypracowanie? Wiem, że nie umiesz czytać instrukcji, ale myślałem, że rozumiesz, co się do ciebie mówi. Dobra, czyli musimy teraz... Sprawdźmy w bibliotece. Dobrze, to idziemy do biblioteka. Do biblioteki. O matku... Moment. Weźmy tutaj. Pod to i biblioteka. O, mamy akurat. Odkryte 33%. Właśnie, jeszcze mieliśmy taki tryb odkrycia. Wierzę ci, Harry. Nie. Też Potter, czy... Nie wiem, ale wiem, że mieliśmy taki tryb odkrycia właśnie i... Po prostu nam dało taką kamerkę. Ciekawe. Ciekawe, co jest dalej, a nic. Myślałem, że coś jest. Dobra. Biblioteki. Szukać wszystkich książek, o ile się da i o ile będę miał na to nerwy. Zacząć reformę edukacji od pozbycia się wszystkich gryfonów. Przecież to ten pakiet. Dobra, weźmy tutaj. O! Cześć! Cześć, ja spędzam. Dobra. Dobra. Przynajmniej profesor Snape zobaczy, jakim naprawdę Potter jest jedyny. Okej. Będziemy się pouczyć. Oj. Weźmy tutaj, o, dobra. Co jest? Okej. Weźmy tutaj. Tak. Widzicie, to jest taka zrobota gra. Więc teraz Wojtek taka, kurde, nie lubisz Harry'ego Pottera. No lubię Harry'ego Pottera, no akurat nie chcę mi się wpisać. Dobra. Cześć.
A jeżeli chodzi o Max Payne'a, to właśnie bym chciał bać dłużej, bo Max Payne akurat to jest taka gra, że konsekwentnie tak przychodzi z poziomu na poziom. Taka w sumie trochę strzelka, trochę platformówka. Ale ten. Dobrze. Dobra. Weźmy. O, okej. Okay. Okej, nie, do pana nie idziemy. Co do komuś brzmi? Do potrzebujesz książki, magiczne wywary i eliksiry. Dobrze. Gdzie ją mogę znaleźć? Jak zdrowie? A dobrze. Tak, tylko od kogo mogę się tego dowiedzieć? Cześć. Cześć, Harry. No, witaj. Chciałem do Hermiony iść, o dokładnie. Magiczne wywary i eliksiry są w dziale eliksirów. Gdzie jest dział eliksirów? Przepraszam bardzo. Gdzie? 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 No nie ma, no. Sprawdźmy półki w dziale eliksirów. Chyba, że chodzi po prostu tam jak w głębi się idzie, okej. Niech będzie. Dalej chyba dział księg zakazany, jak mi się zdaje. Tak jest, to, tam jest dział księg zakazany, tam nie. Znaczy no. Nie wolno nam, ale. No. Coś się obadać, okej. Okay. Nie mogli podpisać tego. Dobrze, wróciłem, ponieważ. Nie mam nie chce mi się, bo znowu oczywiście komputer był pan. Ponieważ nie chce mi się iść do tej biblioteki i tego wyszukiwać, to weźmy od tego. Na tablicy. Sprawdźmy, kogo brakuje. Sprawdźmy u tego cornera, co tam ma za zadanie dla nas. I na tym zakończymy odcinek i do was ankieta będzie zależeć, czy nagrywamy. Będę miał do końca tego. Podrali zakon Feniksa, tylko że z dupioną jakością. I ja mam się męczyć, czy mamy rozpocząć Assassin's Creed 2. No. I ma być kompletnie nowa przygoda, fajniejsza. Nie, no okej. Moment. W świecie, który coraz bardziej zdumienia i wprawia w zakłopotanie, potrzebujesz rytmu i słowa. Się ogarnił jakoś, bym poprosił, bardzo bym poprosił. Inaczej upadniesz pewnie. No, biegaj Harry, biegaj. Gdzie musimy iść? Michael Kerner. Gdzie ty jesteś? No jasny, ciasny. Może tu zapiszę, no bo nie wiadomo, co się stanie. Weźmy na tym. Właśnie, w ogóle skąd mam drugi... Kurna, co? Skąd mam drugi zapis? Bo mój kuzyn chciał zagrać. Kurna, napisałem to wreszcie, czy nie? Ej, czekaj tam. Czekajcie. O Jezu! Z tą myszką, nie? Tak. Nie wiem, czy to zapisałem, ale było tam chyba 30 stycznia. Dobra. W porządku? O mój Boże! Dobra. A jakbyście patrzyli na godzinę, to mój komputer zawsze tak ustawia taką dziwną godzinę. Nie wiem dlaczego. Ale i tak ważniejsza jest data, bo wtedy i tak dobrze internet działa i tak. Dobra. Czy to nie Michael Kerner? Tak! I co musimy dla niego zrobić? Cześć, to prawda, że później jest spotkanie GD? Spróbuj głośniej. Malfoy chyba cię nie słyszał. Przepraszam,
Już się nie mogę doczekać. Nie wiem, czy Terry i Antony wiedzą, gdzie jest spotkanie. Lepiej im powiedz. Już im powiedzieliśmy. Powiem Ginny, jak ją spotkam. Do zobaczenia w pokoju życzeń. Aha, czyli tylko tyle? Świetnie, więc Michael Corner, Antony Goldstein i Terry Boots zostają skreśleni z listy. Musiałaś mówić tylu osobom o GD, Hermiono? Powinniśmy być wdzięczni tak wielu osobom za przygotowanie tego. Pomimo, że Michael pewnie by nie przyszedł, gdyby nie chodził z Ginny. Co? Ona z nim chodzi? Od kiedy? Zaczęła się spotykać z Michaelem pod koniec zeszłego roku. Nie lubię go. Wielka niespodzianka. Okej. Okay. 14:28. To gówno też zrobiliśmy, bo w sumie no... Kurde... Czekajcie, jeszcze raz zapiszę. Właśnie, ta myszka to jest taka pieprzona. Dobra. No nie wiem, zobaczymy. Może do najbliższej osoby, która jest. Tak, przejdźmy się. Do Luny, nie, do Lee Jordana. Do Hanny, niech będzie. Wiesz, nie, wtedy do Luny chodźmy, może będzie miała dla nas jakąś misję ciekawą. Taką, ale taką fest ciekawą. Dobra. Jedziemy. I na tym zakończymy odcinek, bo naprawdę nie jest mi się nagrywać tego Harry Pottera. Tyle z nim problemów. Kurde. Dobra, piętro. Ale jestem zmęczony. Chyba mi się wydaje, że nie ma ustawień graficznych. Dlatego, że ten wzięli wersję z konsoli pewnie. Dlatego nie ma żadnych ustawień graficznych. A, musimy tutaj iść, okay. Nie, do góry musimy iść, okej. Dlatego nie ma żadnych ustawień graficznych. Ale czemu nie ma ustawienia dźwięku, to nie wiem. Bo się Electronic Arts nie chciało pewnie. No, to gdzie mam wreszcie iść? Głupie buty. Dobra. No, co jest tego? Okej, weźmy tutaj na górę. Tak? No. Czyli muszę tam iść. Dobrze. Tutaj, okej. Okay. Piętro czwarte. O Jezu! O matko, czemu taki lag był? A, okej, okay, już po. Szki. Dobra, musimy iść tutaj. O, okej. Okay. Właśnie, a przy okazji, jak zdecydujecie się na Assassin's Creed 2, to ten tak dobrze poznacie lepszą fabułę niż od filmu. Bo film trochę miał taką pojebaną fabułę. Chociaż go nie oglądałem. Ale kto oglądał, no to przynajmniej będziemy mieli takie dobre wspomnienie starych czasów. The Assassin's Creed to była świetna seria gier. Okej. Okay. No tak, idziemy przez most. Skryty most. Czego się przyklejam do ściany? No. Wciskam shift! Chyba, że to jest takie ograniczenie jak GTA, no ale wątpię raczej. Jedyne co robimy tu w sumie... bawienie się w zaklęcie. O, kto to jest? Takie... Kurde, jakaś biała dama? Nie, bo tu wrona jest. Biała, czerwona, okej.
Hagridy. Może u Hagrida coś wykonamy. Jest Ernie. Jeszcze mu nie mówiliśmy o spotkaniu GD. Gdzie jest Ernie? A dobra, możemy mu powiedzieć. O ile nie ma dla nas misji. Okej. Okay. Tak. No chodź tu, Ernie. Hej, Ernie. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. A tu ma fryzurę. Teraz nie dam rady przyjść. Kończę pracę domową dla Snape'a. A wy już skończyliście? Którą? Mamy przynieść składniki na jutrzejsze zajęcia. Naprawdę jeszcze ich nie masz, Harry? A niby kiedy miałem je znaleźć? Mam resztę prac domowych, szlaban u Umbridge i uczę was obrony przed czarną magią. Dajcie ją na uspokój, kurde. Znajdź ciemierników i korzeń mandragory, a ja znajdę dla ciebie resztę składników. Gdzie niby mam je znaleźć? Cóż, profesor Sprout hoduje mandragory w cieplarni. Kolejny quest, którego nie wykonam, chociaż z drugiej strony... No nie wiem. A z drugiej strony możemy tutaj coś podłapać. Znajdziesz te ciemierniki, Harry? A? Jeden ciemiernik. Potrzeba nam jeszcze czterech. Okej. Okay. Ciemiernik. Ciekawe, co ostatnio dodałem do eliksiru. O, Ron, to dlatego był pomarańczowy. Tam. Goylowi wypaliło dziurę w kociołku. Ciemierniki, tak? Hem. Jeżeli są tutaj, to bym teraz je poszukał, ale nie wiem. Jak mówią, że trzeba aż do kurde cieplarni iść, to nie chce mi się. Bo psa było słychać Hagrida. Matko, co ta Luna się... A jo, no bo Luna się kitra w lesie, ona jest dziwna to. Żaby jakieś... Na co gapi się pomyluna? No siema. Cześć, Ron. Przyszedłeś nakarmić testrale? Jakie testrale? Tam! Luna, znaleźliśmy miejsce na spotkania grupy GD. Muszę najpierw nakarmić Rebeka. Trochę się boję. Chyba nie zejdzie, jeśli dorosłe tam zostaną. No to dajmy im jeść. Musimy umieścić jedzenie jak najwyżej. Oj, na przykład możemy tutaj nakarmić Rebeka, o. Niuch. Dobra, słuchajcie mnie. Ja mam dosyć kurna tego Harry'ego Pottera. Już jest koniec tego odcinka. Ten odcinek nazwę popierdalanie w te i we w te. Albo bez sensu, no nie może nie popierdalanie, no bo to też tak, tytule, już przekleństwo tak od razu, no włażenie bez sensu w koło, o tak nazwę odcinek. W ankiecie będziecie mieli zagłosowanie, czy mam dalej kontynuować tego Harry'ego Pottera, którego mi się nie chce, czy mam nagrywać Assassin's Creed 2. Więc to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara.